Cześć kochani, tu Candy Mona. Dziś zapraszam Was na nowy filmik z cyklu Mierzymy i będziemy sobie mierzyć sukienki na lato ze sklepu Shein. Jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze filmy, to zapewne już wiecie, że Shein jest chińskim sklepem, w którym są ciuchy w takich stosunkowo niskich albo przynajmniej przyzwoitych cenach. Raczej tam nie ma zbyt drogich produktów. No i jeżeli chodzi o to, co ja wybrałam, to są sukienki w przedziale cenowym od 20 do 40 dolarów, więc myślę, że to jest jeszcze taka okej cena jak za sukienki tego typu. I jeżeli chodzi o to, co ja sobie wybrałam, to od razu powiem Wam na wstępie, że już mniej więcej przejrzałam te rzeczy i z niektórych jestem zadowolona, a z niektórych niekoniecznie, tak więc tym razem nie wszystko będzie tak na super plus, tak więc jeżeli jesteście ciekawi, no to zaczynamy. I jako pierwsza będzie taka właśnie różowa sukieneczka, która jest zdecydowanie w moim stylu, taka słodziutka, z falbaneczkami. To jest sukienka wykonana z szyfonu, dlatego ona jest taka ładna, lejąca i jeżeli chodzi o rozmiar, to jest to M-ka, tak więc teraz mierzymy. Myślę, że naprawdę dobrze tutaj trafiłam z rozmiarem, bo jak widzicie, ta M-ka jest ładnie dopasowana w talii, tutaj podkreśla wszystko, co powinna. I ja zazwyczaj, kiedy wybieram sukienki, to sprawdzam w tabeli, żeby właśnie sukienka była na mnie dopasowana w talii. I zazwyczaj mam taki problem, że mniejszy rozmiar pasuje na mnie w talii, natomiast wychodzi według tabeli, że biust będzie za mały, a kiedy chciałabym sobie wziąć większy rozmiar, no to wtedy w talii sukienka jest za szeroka, więc ja zazwyczaj w takich sytuacjach ryzykuję i biorę ten mniejszy rozmiar, tutaj było tak samo i jeżeli bym patrzyła na tabelę, to wcale nie powinnam się zmieścić w biuście w tę sukienkę, ale na całe szczęście się udało, jak widzicie zameczek jest zapięty i wszystko jest fajnie dopasowane, natomiast gdybym się miała do czegoś przyczepić, jeżeli chodzi o wygląd tej sukienki na mnie, to byłaby to ta fałdka, która tutaj mi się tworzy, kiedy opuszczę ręce. U mnie problem jest taki, że mam bardzo krótki tułów, bo gdyby ktoś był wyższy, to zobaczcie, jeżeli uniosę ręce, to już tej fałdki tak nie widać, a jak opuszczę, no to jest kiepsko. Więc jeżeli ktoś jest troszeczkę wyższy, ma dłuższy tułów niż ja, no to powinno to się jeszcze lepiej układać. Natomiast mimo tego uważam, że sukienka jest bardzo fajnie wykonana, bardzo ładnie się układa. Te falbaneczki są naprawdę urocze, materiał też jest taki typowo zwiewny, więc mi się kojarzy z latem. I ja uważam, że naprawdę sukienka jest fajna sama w sobie, więc jeżeli tylko się Wam podoba, to myślę, że mogę ją Wam polecić. Kolejną rzecz mam tutaj na dwóch wieszakach, ponieważ jest ona dwuczęściowa. Można powiedzieć, że też jest to sukienka swego rodzaju, jeżeli sobie połączymy ten secik, natomiast w rzeczywistości składa się to z takiej tiulowej spódniczki oraz skoronkowej bluzki zapinanej tutaj z tyłu na suwaczek. Jeżeli chodzi o ten zestaw, to jest to fason, który troszeczkę pogrubia. Ja sobie oczywiście zdaję z tego sprawę i wiem, że niektóre osoby mogą stwierdzić, iż nie powinnam takiego fasonu nosić, ale znacie mnie i wiecie, że ja raczej nie zwracam za bardzo uwagę na to, kto co mówi, tylko po prostu noszę to, co mi się podoba, a ten zestaw mi się spodobał. I wzięłam go również w rozmiarze M, który moim zdaniem jak najbardziej jest dobrze dopasowany. Jeżeli chodzi o spódniczkę, to ona jest na gumce, więc tutaj bez problemu w każdy rozmiar bym weszła zapewne. Natomiast jeżeli chodzi o górę, to ta M-ka jest właśnie taka dość ładnie dopasowana w biuście, ale to jest coś w stylu takiego crop topu, krótszego, który jak widzicie tutaj się spłaszcza. On nie ma, że tak powiem, wcięcia tu bardziej w talii, więc on troszeczkę odstaje, ale ja myślę, że to wcale nie wygląda jakoś źle i mi się osobiście podoba, więc to już zależy od tego, co kto lubi. Jeżeli chodzi o długość, no to na mnie jest tak samo aż do łydki, ale pamiętajcie o moim niskim wzroście, więc ja jestem zadowolona z tego zestawu. Powiem Wam, że moim zdaniem naprawdę fajnie to wygląda, jakby co, to spoglądam tam do lustra, patrzę, przeglądam się, żeby wiedzieć, co Wam powiedzieć, natomiast jestem naprawdę zadowolona. W sumie mogłaby być może odrobinkę luźniejsza ta bluzeczka tutaj w tym miejscu, żeby się tak nie ciągnęła, ale ze względu na dietę myślę, że jeszcze może to lepiej wyglądać za jakiś czas, więc jeżeli chcielibyście sobie zamówić taki zestaw, no to polecam zaglądać do tabelki podanej na stronie i wybierać sobie górę odpowiednią rozmiarowo dla siebie, ponieważ dół powinien być uniwersalny i tak jak mówię tutaj, niezależnie od tego, jaki macie rozmiar, to myślę, że się zmieścicie i nie będzie też za duży, bo ta gumka się dość mocno ściąga, więc tak, jeżeli góra będzie dobra, to dół też będzie w porządku. Jako trzecia będzie sukienka, która może nie do końca jest taka typowo letnia, ponieważ myślę, że jest to propozycja bardziej na jakieś wesele, na jakieś uroczystości, ze względu na to, że jest ona dość elegancka. Jak widzicie, mamy tutaj taką koronkową górę.
oraz dodatkowo dół, który jest wykonany z błyszczącej satyny. Moim zdaniem sukienka sama w sobie prezentuje się bardzo ładnie i powiem Wam, że po raz pierwszy właśnie wybrałam z Shein coś takiego bardziej eleganckiego, bo chciałam po prostu zobaczyć, jakiej to będzie jakości i czy będzie się fajnie prezentowało, tak więc nie zostało mi nic innego, jak tylko zmierzyć i Wam pokazać. Tutaj ponownie wzięłam sobie rozmiar M, dopasowując rozmiar do talii i jeżeli chodzi o talię, to sukienka jest ładnie dopasowana, natomiast niestety, jak widzicie, nie zapięłam się w niej, ponieważ jest na mnie za mała w biuście. Według tabeli, która była podana na stronie Shein, no to tam około 90 czy 93 cm w biuście powinno być. Ja mam ponad 100, więc tak myślałam, że może tak być. Natomiast miałam nadzieję, że będzie podobnie jak w przypadku tej pierwszej i że po prostu się zmieszczę, bo zazwyczaj tak jest, że się mimo wszystko mieszczę w te sukienki, no ale tutaj było niestety inaczej. Więc jeżeli chodzi o rozmiar, no to jak widzicie, trzeba trafić. Nie wszystkie sukienki są szyte tak samo, więc różnie to bywa. Natomiast jeżeli chodzi o sam fason, o sam krój, no to ja jestem naprawdę zadowolona. Uważam, że sukienka prezentuje się dokładnie tak, jak była pokazana na zdjęciach z aukcji. Naprawdę nie mam się do czego tutaj przyczepić. Jest bardzo ładnie skrojona, bardzo ładnie uszyta. Więc jeżeli kiedykolwiek się zastanawialiście, czy właśnie takie bardziej eleganckie sukienki z Shein też są warte uwagi, to patrząc na to, myślę, że jak najbardziej można się tutaj skusić. Natomiast od razu zaznaczam, że nie wszystkie sukienki z Shein są takie same i czasem można się też rozczarować. Więc no tutaj lepiej jednak brać sukienki, które na przykład widzieliście u kogoś w recenzji albo które mają zdjęcia, ponieważ na stronie Shein też są zdjęcia produktów, ludzie tam dodają, więc można sobie wtedy zobaczyć, jak to się prezentuje i jeżeli jakieś opinie są i są pozytywne, to myślę, że wtedy jak najbardziej można się skusić. Teraz przechodzimy do typowo letniej propozycji i jest to taka sukieneczka w panterkę. Jak widzicie, ma taką uroczą falbankę na dole, jest wiązana w talii oraz ma takie sznureczki z końcówkami, stroczkami. Jeżeli chodzi o tył, ona nie ma żadnego zamka, jest po prostu taka przekładana i właśnie związywana w talii. Kolejna emeczka, ale tym razem zdecydowanie króciutka, to jest taka mini sukienunia. Szczególnie, że ja jestem dość niska, więc gdybyście były wyższe, no to wtedy ten przód mógłby już być zbyt krótki. Natomiast jeżeli chodzi o tył, to on jest dłuższy, więc tutaj jest spoko. Myślę, że pupy nie byłoby widać, nawet gdyby wiatr lekko zawiał. I jeżeli chodzi o tę sukienkę, to tutaj ten rozmiar M, rozwiążę sobie. Wygląda mniej więcej tak. On jest dość luźny i tutaj właśnie mamy taki paseczek, którym możemy sobie sukienkę przewiązać, więc to jest moim zdaniem taki dość uniwersalny rozmiar i pamiętajcie, że w zależności też od tego, jaki sobie rozmiar weźmiecie, to długość może się troszeczkę różnić i gdybym wzięła L-kę, to prawdopodobnie byłaby odrobinkę dłuższa, powiedzmy o centymetr czy dwa, więc może powinnam była nawet wziąć nieco większy rozmiar, ale mimo tego, jak widzicie, sukienka jest rozmiarowo w porządku, bo tutaj bez problemu w nią weszłam i właśnie związałam sobie jeszcze w talii dość sporo. Więc prezentuje się to moim zdaniem fajnie. Nie odbiega sukienka od tego, co było pokazane na aukcji, więc ja jestem ogólnie z niej zadowolona, pomimo tego, że jest dość krótka, ale to nie jest dla mnie jakiś ogromny problem, więc i tak jestem na tak. Jak widzicie, zdecydowałam się na kolejną różową sukienkę i tutaj bardzo mi się spodobało, że ona jest właśnie taka opuszczana na ramiona. Ja naprawdę lubię tego typu ubrania. A dodatkowo ma tutaj takie dwie falbanki na dole. Jeżeli chodzi o materiał, to powiem Wam, że naprawdę bardzo mi się podoba, bo on jest taki delikatnie połyskujący, przez co też sprawia wrażenie niby takiej letniej, ale troszeczkę bardziej eleganckiej. Myślę, że na jakąś randkę w lecie mogłaby się nadawać, ale zaraz zmierzymy i zobaczymy. Przy tej sukience niestety rozmiar M nie jest do końca trafiony, ze względu na fakt, że ona jest naprawdę bardzo mocno opięta na mnie. I pomimo, że ja tak jak mówiłam, lubię sukienki dopasowane w talii, to ona jest tutaj w całej tej okolicy bardzo mocno obcisła, przez co nie do końca wygodnie mi się w niej po prostu chodzi. Więc gdybym brała rozmiar L, to wtedy zdecydowanie lepiej by ona wyglądała. To znaczy wiecie, wygląda w porządku, natomiast ja bym się w niej lepiej czuła. Ale też powiem Wam, że ten fason nie do końca mi się podoba. W sensie nie podoba mi się do końca ta falbanka, która tutaj jest krótsza i ona tak dziwnie jest po prostu krótsza po bokach. Nie wiem, mam wrażenie, że to po prostu nie wygląda dobrze na mojej figurze, pomimo tego, że góra podoba mi się bardzo, bo ja uwielbiam właśnie takie opuszczane na ramiona rękawki, takie w stylu Hiszpanki i tutaj sam dekolt, sam krój i to jak ona jest uszyta jest naprawdę bardzo fajne i materiał też jest mega przyjemny, natomiast no niestety ten dół jakoś nie do końca mi leży i dlatego myślę, że nie będę w tej sukience chodziła.
Tak mi się wydaje, że ona po prostu nie jest do końca dla mnie dobra. Być może na wyższej osobie to by jakoś lepiej wyglądało, a na mnie może po prostu przez to, że właśnie jestem taka niska, to jakoś tak nie do końca. Nie wiem, możecie dać znać, co wy o tym myślicie. No a teraz już chyba nie pozostało mi nic innego, jak ją zdjąć i przejść do następnej. Przedostatnia dzisiejsza propozycja jest w odcieniu pastelowego różu i naprawdę bardzo mi się spodobała ta sukienka ze względu na to, że ona się wydaje taka dość elegancka, ale przy tym też ma takie właśnie fajne falbanki w moim klimacie. Tutaj jak widzicie mamy pasek, który też jest związany w talii, ale dodatkowo ta sukienka ma sama w sobie gumkę i z tyłu zameczek, więc tutaj zapinamy, ona się sama tak jakby nam ściąga w talii, ale dodatkowo możemy ją jeszcze związać. I powiem Wam, że ta sukienka jako jedyna ma papierową metkę i jest to właśnie sukienka Simple, marki Simple, która właśnie jest sprzedawana również przez Shein. No i tym razem zdecydowałam się na rozmiar L, co niestety było błędem, ponieważ sukienka jest na mnie sporo za duża. Rękawki są dość długie, myślę, że widać to troszeczkę, one mogłyby być tak o kilka centymetrów krótsze moim zdaniem. Dodatkowo cała ta góra jest tak jakby znów za długa, jeżeli chodzi o stosunek tutaj, wiecie, od szyi do talii. Ponieważ kiedy opuszczam ręce, no to wszystko jest takie mega luźne i dodatkowo bardzo mocno mi się rozchodzi na biuście, więc wydaje mi się, że ta sukienka będzie lepsza dla osoby, która po prostu ma mniej centymetrów w tej okolicy, jest wyższa i po prostu ogólnie może nawet troszkę większa ode mnie. Co ja mam Wam w takiej sytuacji powiedzieć? Jeżeli miałabym ocenić sukienkę jako samą sukienkę, no to uważam, że wygląda tak samo jak na zdjęciach z aukcji i tutaj nie mogę się do niczego tak naprawdę przyczepić, natomiast no niestety to jak ja wyglądam w tej sukience jest dla mnie dość negatywne, ja się sobie po prostu nie podobam, nie podoba mi się to jak ona się układa, to że tak się rozchodzi, to że tutaj jest za duża, za mała i tak dalej. No za mała nie jest, jest za duża. Natomiast no tak jak mówię, jeżeli ktoś rozmiarowo by trafił z tą sukienką, no to wtedy myślę, że byłoby w porządku. Więc ocencie sami, czy ta sukienka się Wam podoba, czy nie do końca. Widzicie jak prezentuje się na mnie i jak ten rozmiar L wypada, więc też możecie mieć jakiś taki punkt odniesienia. Tak więc jeżeli chodzi o tę sukienkę, to to już by było chyba wszystko, bo naprawdę nie wiem co mam Wam jeszcze na jej temat powiedzieć. Po prostu zobaczcie jak się prezentuje, a teraz już przechodzimy do ostatniej. Na koniec zostawiłam sobie coś, co wygląda moim zdaniem przepięknie, natomiast nie do końca jest to sukienka według mnie tak typowo do chodzenia, no bo ona jest biała, ma dużo koronki i można by ją było szybko poplamić, pozaciągać albo coś z nią zrobić niefajnego. Natomiast jeżeli chodzi o samo wykonanie, no to naprawdę jestem zakochana. Kiedy tylko ją zobaczyłam na stronie, to od razu wiedziałam, że po prostu muszę ją zmierzyć, muszę ją mieć, bo do jakiejś sesji będzie genialna. Jak widzicie, wszystko mamy przepięknie wykończone, koronki, tiulem, tutaj są elementy półprzeźroczyste i sukienka jest naprawdę długa, bo ona jest praktycznie, na mnie przynajmniej, aż do ziemi. No i niestety po raz kolejny poległam z rozmiarem, bo powinnam była wybrać L-kę zamiast M-ki, ale wybierałam do talii, więc w talii się zapięłam, natomiast całe plecy są rozpięte, bo biust niestety nie ma opcji, żeby tutaj mi się zmieścił. Ogólnie sukienka prezentuje się bosko i powiem Wam, że jestem w niej naprawdę zakochana. Uważam, że jest prześlicznie wykonana. Tutaj co prawda to powinno być zapięte, żeby to się tak ładnie układało na szyi. Natomiast widzicie mniej więcej jak to się prezentuje. Uważam, że gdyby ona była jednak w tym troszkę większym rozmiarze, no to byłoby super. Żałuję, naprawdę żałuję, że w tym przypadku się nie zdecydowałam na L-kę. Ale jestem i tak mega zakochana w tym, jak ta sukienka się prezentuje i myślę, że mimo tego, iż jest za mała, to jakąś sesję zdjęciową sobie w niej spróbuję zrobić. Mam nadzieję, że się uda, chociaż musiałam też troszeczkę pokombinować i tutaj włożyłam sobie biustonosz tak z przodu, ponieważ ona jest delikatnie prześwitująca. Mimo tego, że ma tutaj właśnie taką wstawkę, która ma ukrywać biust, to jednak miałam wrażenie, że nie jest taka do końca, wiecie, całkowicie zasłaniająca wszystko. Zresztą myślę, że tutaj jak się przyjrzycie, to delikatnie widać, w którym miejscu ten mój biustonosz jest, więc możecie się tak mniej więcej spodziewać, jak to będzie wyglądało bez biustonosza. No ale tak jak mówię, sam krój, sam fason sukienki jest po prostu boski. Naprawdę. Mega mi się podoba. No i to już było wszystko, co miałam Wam na dziś do pokazania. Jak widzicie, nie wszystkie sukienki okazały się na mnie dobre tym razem, choć zazwyczaj trafiałam. Ale się niestety nie udało, nie zawsze może się udać, więc jest jak jest, natomiast i tak jestem zadowolona tutaj z części tych sukienek, część po prostu myślę, że
pójdzie do kogoś innego i ktoś się będzie z nich cieszył, bo myślę, że ogólnie wszystkie są w porządku, tylko po prostu nie wszystkie są na mnie dobre, albo nie wszystkie na mnie dobrze wyglądają. Tak więc to by było wszystko, tak jak już wspominałam w tym dzisiejszym filmiku. Dajcie znać w komentarzach, która sukienka najbardziej się Wam spodobała. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!